Podczas emocjonującego koncertu Maryli Rodowicz w Teatrze Roma, artystka przeżyła moment głębokiego wzruszenia. Śpiewając utwory, które wyraźnie poruszyły jej serce, nie była w stanie powstrzymać łez. W pewnym momencie, zwracając się do publiczności, Rodowicz przyznała: chciałam przeprosić, bo się wzruszam. Aktor podobno nie może się wzruszać, to publiczność ma się wzruszać. A u mnie jest odwrotnie. Ja nie wiem, czy wy się wzruszacie. Ten moment stał się szczególnie znaczący w kontekście prywatnych przeżyć artystki. Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński ogłosili separację w 2016 roku, a ich rozwód zakończył się dopiero w 2021 roku po długich sporach majątkowych. Sąd orzekł, że oboje ponoszą winę za rozpad małżeństwa, co oznaczało, że artystka nie mogła liczyć na alimenty. Ta sytuacja, w połączeniu z narzekaniami Rodowicz na niską emeryturę, nadal wywołuje w niej silne emocje. W rozmowie z portalem Show News, Maryla Rodowicz wyznała, co dokładnie wydarzyło się na scenie. Okazuje się, że pewna piosenka, szczególnie przypominająca jej o rozwodzie, wywołała te wzruszające łzy. Wzruszają mnie teksty, zwłaszcza te, które wspominają o dzieciach, na przykład Rozmowa przez ocean, a w niej zwrot: ty masz pewnie duże pieniądze, ja mam dzieci. Ciągle silne jest też we mnie wspomnienie rozwodu, jednak 30 lat razem, to nie chwilka, mówi Maryla. Artystka podkreśla, że śpiewanie o uczuciach i osobistych przeżyciach wywołuje u niej głębokie emocje, a teksty o przemijaniu, jak w utworze Niech żyje bal, wzruszają ją i jej publiczność. Ta sytuacja pokazuje, jak muzyka i teksty piosenek mogą być odzwierciedleniem głębokich, osobistych doświadczeń artystów, a także jak silnie mogą rezonować z emocjami publiczności. Maryla Rodowicz, dzieląc swoje uczucia ze słuchaczami, tworzy wyjątkową więź, która wykracza poza samą muzykę. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.